No siemano, siemano. Dzisiaj skupimy się na tym, jak ciężko jest kobietom, jak kobiety ciężej pracują i są niegodnie wynagradzane za swoją pracę, bo wiadomo, że na Julkach i Grażynkach świat stoi i gdyby nie one, to by się cały ten system zawalił. Kobiety mają ciężej od mężczyzn, to jest kurwa prawda, objawiona wręcz, więc sobie polecimy po pierwszych, lepszych. Co to za gówno? Dobra. Lecimy, gdzie kobiety i mężczyźni, no, gdzie kobiety i mężczyźni pracują w najcięższych warunkach. I dobra, tu już widać, jak widać same kobiety. Mężczyźni przeważają w grupie pracowników zatrudnionych w szczególnie trudnych warunkach pracy. Oh, really? Kuźwa. Najtrudniejsze warunki w pracy dla mężczyzn i dla kobiet według danych GUS obejmujących 2022 rok, więc to jest sprzed 2 lat, więc może jest tak, że teraz jest na odwrót, nie? Może teraz kobiety ciężej pracują, ale posłuszmy się dla dobra dyskusji tym. Tak. Eksperci Personal Service wskazują jednak, że od lat spada liczba pracujących w zagrożeniu. No jak się zamyka nam kurwa kopalnie, nie? To nie dziwnego. Czynniki, które według Głównego Urzędu Statystycznego powodują, że warunki pracy uznawane są za ciężkie, to hałas, pyły rakotwórcze, zimno i substancje chemiczne. No wymaluj naturalne środowisko pracy Julek, nie? Najtrudniejsze branże znikają. Na pracę w ciężkich warunkach są narażone osoby wykonujące zawody związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, chemią, budownictwem, przemysłem ciężkim, transportem, rolnictwem czy gospodarką komunalną. Czyli co? Widzicie tam mnóstwo przedstawicieli płci pięknej, aczkolwiek ostatnio mocno kurwa roszczeniowej? No nie. Liczba zatrudnionych w tych sektorach spada, bo umierają pewnie. Nie, no wiadomo. Co jest głównie związane z zieloną transformacją. Trzeba jednak. No bo o tym mówiłem, zamykacie kopalnie i nagle kurwa, mamy bezpiecznie. No mamy bezpiecznie. Ale ktoś te wiatraki też musi dowieść, postawić i tak dalej, nie? A potem ugasić, jak się. A je wypieprzyć w pizdu, jak się ten. Jak się wy zużyją i trzeba będzie je gdzieś zutylizować, żeby przewieźć do Afryki. To tak, to faceci to zrobią. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym miejscu pracy kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są kluczowe. Ważne jest identyfikowanie czynników szkodliwych i odpowiednia profilaktyka. Dobra, tutaj lecimy. O! Według danych GUS podsumowujących 2022 rok wynika, że w warunkach zagrożenia pracowało 442,3 tysiąca osób, co stanowiło 6,5% zatrudnionych w firmach powyżej 10 osób. Dobra, tutaj spoko cyfry, a cyferek nie lubię, cyfry i liczby. W podziale na wojownicy. O, płeć ma znaczenie. W podziale na płeć okazało się, że w warunkach zagrożenia pracują głównie mężczyźni. Ale wiecie co? Już pies jebał kobiety, które mówią, że im jest ogólnie ciężej i ciężej pracują i tak dalej, nie? Ale najgorsze to jest kurwa, jak słucham facetów, którzy kuźwa mówią, że kobietom jest ciężej, że one ciężej pracują, że mają więcej na głowie. No tak kurwa, włączyć pralkę i doglądać trudne sprawy. To faktycznie, nie? I jak mnie wkurza ci faceci, to są takie kurwa melepety, które takie mają klapki na oczach. 2000, no klapki albo pantofle. Wiecie o co chodzi. Oznacza to, że blisko co szósta zatrudniona w ten sposób osoba była kobietą. Więc na 6 osób jedna to kobieta. Kurwa, matematykę pozostawiam wam, geniusze. Najtrudniejsze warunki pracy dla kobiet zarejestrowano w województwie łódzkim. Co trzecia osoba tam zatrudniona w warunkach zagrożenia była kobietą. Najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie małopolskim, gdzie kobietą była co ósma zatrudniona osoba, ale cały czas jest to mniejszość, mniejszość. I o, czekaj, czekaj. Autorka Julia Szymańska. Pani Julio, skradła pani me serce. Ja, no, można? Można. Lecimy dalej. Najbardziej, o, mamy blok o pracy. Go work. Nie, przepraszam, gowork.pl. Opinie o firmach. I tu przedstawicielka, nagrywa się? Nagrywa. Nagrywa? Kurwa, Unreala, niechcący, odpaliłem. Nie chcę go. Kurwa. O dobrze, że mi nic nie działa na tym komputerze. Najbardziej niebezpieczne zawody w Polsce i na świecie. Ranking. Sprawdźcie, jakie są niebezpieczne zawody w Polsce lub na świecie. Zaskoczy was to? Pierwsze miejsce. Przedszkolanka. Drugie miejsce. Kasjerka w Biedronce. Przepraszam, w Biedrasace. No i trzecie miejsce. Bezrobotna. To są najtrudniejsze, bo kurde, napierdalają się codziennie w klatkach z konkubentami, nie?
Tak, ale teraz zobaczmy, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby je wykonywać i dlaczego te zawody są aż tak niebezpieczne. Prezentujemy rankingi najbardziej niebezpiecznych zawodów w naszym kraju i poza nim. Na niebezpieczne zawody, czyli jakie? Pytanie retoryczne, ja już powiedziałem trzy, to z głowy, nie? Niebezpieczne zawody nie są dla każdego. Ich wykonywanie wiąże się bowiem z dużym ryzykiem. Chodzi przede wszystkim o wszelkie uszczerbki na zdrowiu, czasami choroby, a nawet wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków śmiertelnych. A najwięcej wypadków śmiertelnych zdarza się wśród największy odsetek, największy procent jest wśród spawaczy podwodnych, nie? Jak wiadomo, przeważająca liczba kobiet. Taka praca jest też wyczerpująca fizycznie i psychicznie, ale oczywiście, a to wiąże się z inną kwestią, nie? Jesteś kurwa narażony na ryzyko, potem wracasz do domu, masz rozpierdol psychiczny od żony, potem kurwa jest rozwód, tracisz pół majątku, zabijasz się i oni mówią, no i faceci są słabsi psychicznie. Oczywiście, no z takim narażeniem, no to się nic dziwnego, że się człowiek wyloguje, nie? Jakby kobiety. Ach, chuj, co się będę produkował? Wiesz, do kogo to piję, nie? Wiesz, Pawełku, że to do ciebie, kurwa mać. Nie? Kurwa, nadal kobiety mają ciężej w życiu, tak? No, kurwa, weź subuj ten kanał, bo chuj mnie strzela, jak będziesz tu pierdalł. Nie, zostań, wiesz, lubię cię. Uwielbiam cię, to jest mój zacny druh. Czasami, ale jak kiedyś mi się śniło, że uciekaliśmy przed zombie i kurwa spierdoliłem przez płot i go poświęciłem, nie? Taka nasza przyjaźń jest. Ale ja wiem, że on by się sam poświęcił, więc kurwa spełniłem jego życzenie. Podświadomie, nie? Taki ze mnie zacny kompan. Moja była też mówiła, że gdybyśmy uciekali przed zombie, to bym ją zostawił w pizdu. Ja kurwa czarodziejka. Miała rację, ale syna bym nie zostawił. O nie, nichuja. Czasami pracownik potrafi spędzić po kilkanaście godzin dziennie w trudnych warunkach, a nierzadko nie jest mu to rekompensowane znacząco wyższymi niż średnie zarobki. A nierzadko nie jest. Nie jest! Kurwa. Lista takich zawodów, ale tu nie drą pizdy. Podwyżki dla tych, podwyżki dla budowlańców, podwyżki dla spawaczy podwodnych, podwyżki dla strażaków. Nie, podwyżki dla przedszkolanek, podwyżki dla pracownic sklepów. Po 8 godzin trzeba klikać, kurwa, symbol pomidora na kasie. Kierowca ciężarówki narażony na wypadki, niebezpieczeństwo związane z upadkiem na platformie wiertniczej czy pościgi samochodowej, w których uczestniczą policjanci. To tylko kilka przykładów profesji, gdzie bezpieczeństwo schodzi na dalszy plan. A tu jedno zdanie pominąłem. W wielu profesjach bowiem szanse na utratę zdrowia lub życia są zdecydowanie większe niż w przypadku spokojnych zajęć, takich jak praca biurowa, nie? Korpo Graszynki, korpo Juleczki, kuźwa. O, najniebezpieczniejsze zawody w Polsce. Kto jest najbardziej narażony na wypadki podczas codziennej pracy w naszym kraju? Najniebezpieczniejsze zawody w Polsce to przede wszystkim te związane z pracą pod ziemią, w transporcie oraz służbach mundurowych. No i co? Kierowca autobusu miejskiego. To mnie zaskoczyło, ale pewnie na nocnych trasach, nie? I poza tym, tutaj, jak faceci, to większość to alkoholicy, więc łatwo się wypierdolić po alkoholu, więc tu widzicie, jest ciężej, nie? Kierowca autobusu w dużym mieście musi nieustannie być w maksymalnym skupieniu, gdyż odpowiada za życie swoich pasażerów, czyli patrzcie, jaka odpowiedzialność. Ale nie, Julka ma jednego Brianka, którego posadzi przed tabletem, włączy mu jakieś skibidi toilet, a sama pójdzie się kuźwa napierdolić na ogródku albo ten. Albo włączy sobie trudne sprawy, bo ona jest taka zmęczona, nie? Kurwa, a potem przychodzi facet ujebany z roboty i chuj, i nie ma obiadu, ale ona cały dzień, kurwa, kliknęła dwa przyciski w pralce. Pranie się zrobiło, ale się nie wymyło, więc to wszystko, kurwa, skisło w pizdu i wiecie, no ja, kurwa, i dawaj pieniądze, bo jesteś prawdziwym mężczyzną, to daj mi na paznokcie, nie? I jebać. Nie może sobie pozwolić na rutynę, bo ruch drogowy to żywy, nieprzewidywalny organizm, czyli cały czas psychika ci pracuje. O wypadek przy pracy nie trudno. Z tego powodu kierowca autobusu miejskiego można uznać za niebezpieczny zawód. W Łodzi w 2009 roku miało miejsce ponad 1000 wypadków z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. W kolizjach najczęściej brali udział pracownicy powyżej 40 roku życia, więc ci najbardziej narażeni na rutynę zawodową. Dodatkowo walczą jeszcze z czasem, absurdalnymi przepisami, niektórymi pasażerami. I prawda, nie? I teraz jakaś ileczka powie, no i bo faceci chujowi prowadzą niebezpiecznie i tak dalej, nie? Ale idąc takim tropem myślenia, to może powiedzieć, że żołnierze są chujowi na wojnie, bo na wojnie więcej ginie mężczyzn niż kobiety, więc kobiety lepiej sobie radzą na wojnie. No tak można podciągnąć, nie? Kierowca samochodów ciężarowych, kolejna akcja. Większość to kobiety, nie?
Ogólnie praca kierowcy jest wymagająca, a w przypadku samochodów ciężarowych jeszcze cięższa. A najcięższa jest sytuacja samochodów, które jadą pomiędzy dwoma ciężarówkami i samochodów osobowych. To jest chujnia. Kierowca ciężarówki zmaga się bowiem, no to wiadomo, wypadki samochodowe. No, ponadto głównymi przyczynami zgonów będą tutaj pożary, które wybuchają w kabinach samochodów, a także nagłe zawały serca kierowców. No i teraz ktoś powie, no bo się chujowo odżywiają. No, chujowo się odżywiają, taka specyfika pracy, no nie? I co jest łatwiejsze, nie? Wpieprzenie sałatki czy kolejnego hot doga i cały czas praca siedząca i tak dalej. No takie to jest ryzyko zawodowe, nie? Jak się broni lasek, które mają wypalenie, mają depresję po siedzeniu 8 godzin w biurze, bo ryzyko zawodowe im sałatki te nie pomagają, a jeśli tak, wpierdalają pączki jak świnie, to odczepić się od tych, od kierowców, nie? A oni często też śpią w samochodach. Wszystko to sprawia, że kierowcy w tym zawodzie muszą być bardzo wytrzymali, nie? Elektryk na liniach wysokiego napięcia, no to kolejna juleczka, nie? W takim zawodzie nie ma miejsca na pomyłki. A ja widziałem ostatnio jakąś laskę, która tak pierdolnęła taką odchodzącą od linii słupa elektrycznego, taką, kuźwa, nie wiem, jakiś taki, nie kabel, ale taki stalowy pręt. I tak walnęła i tak jebnęło od razu, aż się spaliło, w jednej sekundzie spaliły się ciuchy na niej, nie? A się uśmiałem. Sytuacji nie ułatwia stres, pośpiech w naprawie usterki, a także niekorzystne warunki atmosferyczne, które sprawiają, że. No, ostatnio, nie będę mówił u kogoś wywaliło prąd, kto przyjechał do naprawy? Faceci. O kurwa, nie? A kobiety walczyły o równouprawnienie i walczyły z pralką w tym momencie. Zawód niebezpieczny, kontroler biletów. No i wiadomo, większość to też mężczyźni. To także walka z przemocą werbalną, biurokracją, społeczną niechęcią i pogodą. I co? Kontroler jest nienawidzony, narasta wobec niego fala przemocy, ataki nożami, pobicia, pogryzienia, złamania, ataki nosicieli wirusa HIV, a nawet odgryzienia części ciała. To coraz częstsze przypadki. Akurat na temat gryzienia to ja się nie będę wypowiadał, bo mnie wyjebali. Bo mnie przewieźli policjanci panowie do wyjaśnienia, czemu pogryzłem jednego pana. Ja mówię, to jego wina, nie? A żeby było śmieszniej, poszło, że to jakiś Marokaniec. A ja nie jestem Marokańcem, ale znowu poszło na Marokańców i kurwa słusznie. 40 ataków na kontrolerów w 2014. Dobra, lecimy dalej. Pielęgniarka, no i tu mamy kobietę, bo w samej nazwie wskazuje, że pielęgniarka to kobieta. Więc nie może tu być miejsca dla mężczyzn, bo to sugeruje sam tytuł. No ale wiadomo, są też pielęgniarze, natomiast większość mężczyzn idzie na lekarza. Codzienność pielęgniarki w Polsce to nieustanna batalia z pacjentami, biurokracją, rutyną i wypaleniem zawodowym. Tu się zgodzę. Pielęgniarka ma kontakt z chorobami, więc, ale większość pielęgniarek to też i też chujową robotę robią i kurwa, wiemy, że tak, nie? Wiemy, że większość to jest chuj gówno, nie? Wiecie o co chodzi. Jak kto był w szpitalu i komu pomagała pielęgniarka, taka typowa polska pielęgniarka, prawdziwa, a nie taka, bo ja dzisiaj byłem w szpitalu na gastroskopii, pielęgniarka belgijka i cudowne podejście, nie? No, więc wiemy, że te pielęgniarki, to wiadomo, wypalone, mają cię w dupie. Mi kiedyś tak się laska wkuwała w żyłę, że mi siniak poszedł na całą kuźwa dłoń, nie? Ile już tego nagrywam, bo to się trochę przeciąga, nie? Ile? Gdzie tu jest w ogóle napisane, ile to się nagrywa? Kurde, 13 minut, cały chuj, dobra. Dodajemy, że na wynagrodzenie jest, jakie w Polsce płaci się pielęgniarkom, czyni ten zawód wyjątkowo ekstremalny. No i tu się zgodzę, że narażenie na choroby zawsze to jest problem. No nie, ale widzicie, mamy pierwszy zawód, który jest okupowany bardziej przez kobiety, nie? Pracownik firmy wywożącej śmieci. No to też kolejne choroby i to takie jeszcze też kuźwa paskudne, jakby nie patrzeć, jeszcze szczury, nie szczury, syf, też pieluchy różne gówna się wrzuca tam, nie wiadomo co tam się rozwinęło. Rocznie na 100 tysięcy pracowników około 40 ginie w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Kontakt z chorobami, dodatkowym zagrożeniem są wypadki drogowe, maszyny do przerobu śmieci. No, kolejny. O, to typowa kobieta, nie? Jeden z najniebezpieczniejszych zawodów w Polsce. To powinien być kobieta, a tu Benis Mokebe. Jeden z najniebezpieczniejszych zawodów w Polsce. Już nawet podkreślone, nie? Górnik. Górnictwo jest branża. Co ja wam będę tłumaczył, nie? Wypadki, wybuchy metanu, zawalenia, toksyczne gazy, porażenie prądem. O, i nawet promieniowanie. O, spowodowało. No to jednak wczytam się, bo tego się nie spodziewałem. Odłamanie się skał, urazy spowodowane maszynami. Plus, a jakieś pylice czy coś takiego jest coś? Często borykają się z niestrudnościami z oddychaniem oraz na przedpylicą. O, nic dziwnego, że znaleźli się oni w rankingu. No i właśnie, monter konstrukcji stalowych. Widzisz, tu nie widać, jakby przybliżyć, to widać, że tu stoją trzy kobiety, nie?
praca w ta nie wydaje się nadzwyczaj trudna, jednak statystyki mówią coś innego. Co roku przy budowie takich konstrukcji ginie prawie 50 osób, nie? Mimo że pracownicy zazwyczaj muszą koniecznie przejść rygorystyczne szkolenie z zakresu BHP, wypadków śmiertelnych nie da się uniknąć. Najczęstszą przyczyną zgonów są przede wszystkim spadające stalowe konstrukcje, a także upadki z dużej wysokości. I kolejny, wypunktowany, najbardziej niebezpieczny zawód, strażak. Aby zostać strażakiem, trzeba być osobą niezwykle sprawną i też wytrzymał fizycznie, psychicznie znowu. W swojej pracy są narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, radiologicznymi, a także szkodliwymi gazami. No, ja jakieś byłem, kurde, narażony na bardzo szkodliwe gazy mojej byłej, owo. Poza tym podczas wykonywania obowiązków zawodowych mogą oni ulec porażeniu prądem, poparzeniu, przygnieceniu gruzem, upadkowi z wysokości lub utonięciu. O, kuźwa, do wyboru, do koloru. Przedszkolarka ma to samo, tylko trochę więcej. Oprócz tego strażakom towarzyszy stres i ryzyko, dlatego muszą być oni bardziej odporni psychicznie. To wszystko sprawia, że można uznać ich za zawód niebezpieczny. No bardzo dziękuję. I najniebezpieczniejsze zawody świata. Nie tylko w Polsce, ale no dobra, na świecie. Ryzykowny zawód. Pilot, szczególnie kurwa pilot Sukhoila. To jest ostatnio ryzykowny zawód. Awarie sprzętu, turbulencje, terroryści, konflikty zbrojne, problemy natury psychicznej. Ja kiedyś czytałem artykuł, że pilotom bardzo, bardzo siada psychika i mają duże problemy psychiczne w momencie zestrzelenia. Nic dziwnego, że znaleźli się oni w naszym rankingu niebezpiecznych, ale dobrze płatnych zawodów. Ale już teraz zaraz przyjdzie jakaś tam ta feministka. Za dużo zarabiacie, za co? Wyrównać pensję, nie? Kuźwa. Dobra, lecimy dalej. Katastrofy. Policjant, oczywiście. A tu, to jest kobieta? Ma kocy, koczek ma, no to kobieta i tam w tle mężczyzna z założonymi rękami, z rękami w kieszeni bawi się Benizem, a ona tak na niego patrzy i tak mówi, kuźwa mać, dobrze, że zarabiam 10% więcej wypłaty od niego, bym tego nie dzierżyła. No, praca przedstawicieli organów ścigania. Mając kontakt ze światem przestępczym, policjant nieustannie ryzykuje życie swoje i swoich bliskich. No i dobra. O, dodatkowo styczność z osobami chorymi, na przykład HIV, no wiadomo. Na przykład jak taką Karynę zakrwawioną po pobiciu przez konkumenta muszą opatrywać i może ich zarazić HIV-em. I stres rzutują na życie prywatne policjanta. O, emerytura policyjna, ile wynosi? Za mało. Rybak rybołówstwa morskiego. Tu sprytne, nie widać płci, więc okej. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata jest rybak morskiego rybołówstwa. Wzburzone morze, wiatr, lodowata woda oraz dzikie zwierzęta sprzyjają wypadkom. A tam pierdolicie, kuźwa. Wchodzisz na łajbę, ten sternik steruje, ty odpuszczasz szantę, hej, tam kolejkę dalej, hej, tam kielichy znieście. I kuźwa, najebany wypływasz, najebany przypływasz, wory pełne, ryb. Prosty zawód, kuźwa. Tylko szczęki obrzydziły takie zawody na morzu. A tak naprawdę to jest banał, nie? No, na 100 tysięcy osób w tym zawodzie rocznie około 100 ulega śmiertelnym wypadkom, nie? No, szanty są bardzo niebezpieczne. Spawacz podwodny! Mówiłem i jest tutaj spawacz podwodny. I to nie, ja nie czytam tych artykułów wcześniej, ja się nie przygotowuję, jak widzicie, nie? Jakbym się przygotowywał, wyglądałoby to dużo gorzej. Spawacz podwodny, podobnie jak inne zawody morskie, jest zajęciem wymagającym i ryzykownym. Tutaj głównymi przyczynami śmierci są porażenia prądem, ale pod wodą to wiecie, to jest taki extra damage, nie? Ale też wcale nie takie rzadkie podwodne wybuchy. Spawacza może dopaść także choroba dekompresyjna i wszelkie problemy ze sprzętem, którego wymaga praca pod wodą. Trudny, niebezpieczny zawód drwal, ale podwodny drwal jest jeszcze trudniejszy. Trudny, niebezpieczny, ekstremalny wysiłek fizyczny, nieustanne kalkulowanie ryzyka. No tak, jebnie na moją stronę drzewo, czy nie na moje. Ostre narzędzia, osuwiska, spadające gałęzie i konary. Upadające pnie to główne zagrożenie. Według danych Bloomberga śmiertelność w tym zawodzie wynosi 1-2 na 100 tysięcy ludzi. Korespondent wojenny. O, panie Lachowski, szapoba. Najbardziej niebezpieczny, ale tutaj jest sapę, bo już miałem powiedzieć, że chyba kobieta robiła ten materiał, bo nie rozpoznała, czym jest korespondent wojenny, czym się różni od sapera, ale jednak, chociaż korespondenci wojenni mogliby tak chodzić, by byli łatwiejszym celem, tak naprawdę, to może lepiej nie.
Niejednokrotnie giną lub zostają uprowadzeni przez grupę terrorystyczną. A kiedyś, kuźwa, pamiętam, był taki, jakaś feministka krzyczała, że przestańcie prześladować kobiety, kobiety, 10% dziennikarek jest narażona na ryzyko i niebezpieczeństwo. Pomijając, że 90% facetów w tej statystyce wypada po chuju, ale kto by się tam facetami przejmował, nie? Ty idź do pracy, zarabiaj na system, a potem zdychaj, nie? Jesteś facetem, wypierdalaj, nie skarż się, bo inaczej mężczyźni nie płaczą, kurwa, nie jesteś prawdziwym mężczyzną, jak się skarżysz, nie? Saper to bardzo niebezpieczny zawód, no tylko jak źle rozbraja ładunek, nie? Który kabel przeciąć, to tylko pokazuje kino, no to prawda. Tak naprawdę saper przeciera szlaki przed innymi żołnierzami i pojazdami. Musi mieć nerwy ze stali, gdyż w strefie działań wojennych walczy nie tylko z ładunkami wybuchowymi, ale także snajperami czy pułapkami. Poza tym na snajperów też się naprowadza artylerię, więc no. Dodatkowo saperzy zajmują się utylizowaniem ładunków wybuchowych poza linią frontu. Tak. W tym zawodzie wiele osób cierpi na zespół stresu pourazowego, który staje się coraz większym problemem społecznym. No. O kurwa, nie wiedziałem, że jest taki zawód. Płetwonurek w reaktorze atomowym. To jest hardcore, nie? Jak mówisz coś takiego, kim jesteś płetwonurkiem w reaktorze atomowym, to majtki Julek same spadają, a potem jak już je zagrzmocisz, to proszą o to, by wyrównać płace z tobą, bo tak by było uczciwie. Płetwonurek czyszczący baseny z chłodziwem do prętów atomowych to jest zdecydowanie jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata. Kuźwa, ale ja pierdolę, ja grałem w Half-Life'a z Gordonem Freemanem i tak w wodzie takiej się zanurzyłem, to było dosyć stresujące, nie? Co prawda woda, raczej wodny roztwór radioaktywnego boru spełnia funkcję pewnego bufora przed promieniowaniem, to prawda, ale zbliżenie się na określoną odległość do dna lub prętów, tak, jak się zbliżysz jak się zbyt blisko podpłyniesz, to i chuj. Koniec. Dodatkowo ta praca jest w kontekście takiego ryzyka bardzo słabo opłacana. W chłodziwie reaktora nurkował między innymi Robert Yashuro i J. Shurot, prezes amerykańskiej firmy Undersea Systems. Pracownik na platformach wiertniczych. No i dobra, lecimy, tak? Nagłe awarie, upadki z wysokości, utrudnieniami związanymi z lokalizacją na pełnym morzu. Popatrzcie sobie, jak fale nakuźwiają w te platformy, jak buja nimi i powiedzcie, że chcieliby się tam znaleźć. Każdego roku giną na takich platformach około 42 osoby. Czy warto podjąć zawód, który jest niebezpieczny? Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od rodzaju zajęcia i własnych predyspozycji. Jeśli akceptujemy ryzyko, które mimo zachowywania zasad BHP będzie w takich zawodach zawsze podwyższone, można rozwijać się w takich profesjach. Warto jednak wziąć pod uwagę, że poświęcenie pracownika jest należycie wynagradzane pod względem finansowym. Jeśli niebezpieczna praca wiąże się z pensją taką samą, jak otrzymują osoby zajmujące się spokojnymi obowiązkami w biurze, lepiej się nad tym dobrze zastanowić. Czasami warto docenić swoją pracę, niż brnąć zajęcie, które niepotrzebnie narazi nasze zdrowie. Dobra, tak, mam otwarte inne artykuły, ale już ich nie czytam, bo na razie to wystarczy. Może do tematu wrócę, może nie. No i kuźwa, niech mi ktoś teraz mówi, że kobiety pracują ciężej, że kobietom jest ciężej, że one zasługują na więcej. Nie dość, że kuźwa tak. Wcześniej idą na emeryturę, dłużej na tej emeryturze żyją, zgarniał ostatecznie większy hajs na tej emeryturze. Na tej emeryturze łożą głównie faceci, którzy wykonują ciężkie zawody. Ogólnie faceci łożą na to. Część z nich nie dożywa emerytury i te emerytury przechodzą na żony albo dzieci, ale część z nich nie dożywa. Nie, po prostu wjebią w system bardzo dużo hajsu, z którego nie wyciągną, nie? Nie wyciągną albo wyciągną mały ułamek. Większość przytulą kobiety w ten lub inny sposób. I oczywiście, jak nie dożyją, no sami nie dbali, nie? Mały wypadek. Nie uważali, taki zawód se wybrali. Zawsze wina w facet. Jak jesteś facet, to zawsze jest twoja wina, zawsze masz przepierdolone. Ale kobieta sobie odparzyła dupę od fotela przy biurku i kuźwa już chce podwyżki, bo to jest nieludzkie, nieludzkie, nie? Darmowe tampony, owocowe czwartki. Ja pierdolę, kobietom jest najłatwiej w historii. Jest teraz kobietom i to wszystko dzięki mężczyznom tak naprawdę, bo mężczyźni stworzyli ten świat, zbudowali. Jak się oskarża mężczyzn za wszystko, co złe, to trzeba też ich pochwalić za wszystko, co dobre, więc mężczyźni zbudowali tę cywilizację, mężczyźni dowieźli ci krzesełko, zbudowali te twoje laptopiki, opracowali je i tak dalej. To wszystkiego, z czego korzystasz, to większość to praca mężczyzn, więc pijąc sojowe latte i narzekając na to, jak ci jest ciężko, czasem pomyśl, że może warto, 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 warto skleić pizdę
i pomyśleć, że może świat nie kręci się wokół mnie i może nie jest tak źle, jakbym chciała to wykrzyczeć, nie? Dobra, tyle na dzisiaj. Dajcie suba, dajcie lajka, wyślijcie dalej, zostawcie komentarz, bo jak wiecie, nikt mnie kurwa nie chce oglądać, a YouTube mnie jeszcze banuje. Nie wiem za co, no. Więc dzięki i dobrej nocy wam życzę. Hejo.